Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pokaż, co potrafisz. Kolejna świetna bitewka, ale tym razem pierwszy raz na moim kanale czołg, o którym no niestety nawet za bardzo nie wiedziałem, że istnieje, ponieważ nie gram. Teraz przeprowadzka, dużo innych rzeczy na głowie i tak słabo się interesowałem grą World of Tanks. Zapomniałem o tym, że jest maraton na właśnie ten francuski czołg, który nazywa się Bataillon Bourrescue. No i właśnie na tym czołgu na mapie Klasztor gracz o niku Orzech My wykonał świetną bitewkę, którą za chwilę zobaczycie. Cześć Orzechu. Witam. O kurde, nie powinienem tak na ciebie powiedzieć, bo przed chwilą mi powiedziałeś, o co chodzi z tym orzechem, a jest, można powiedzieć, po nazwisku to po pysku. Czyli jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego jesteś Orzech My w grze World of Tanks? Nie, spokojnie. Orzech jest po prostu jako nick, jako ksywka. A! No to dlatego, że kiedyś miałem w bocie inny nick i upamiętniająco pierwszą literę z tego nicku zostawiłem sobie na samym końcu. Czyli kilka tygodni temu, ja nawet nie wiem dokładnie, ile on trwał, ten maraton na ten czołg, właśnie była możliwość zdobycia tego czołgu. Jakbyś mógł przypomnieć, zapewne wielu graczy wie, co trzeba było robić, ale ja nie wiem, czy ten maraton był trudny i ile trwał, pamiętasz? 10 dni i tak, misje były dosyć trudne. Mm-hmm. No chyba, że się robiło na 10 tierach, wtedy wychodziło to dużo łatwiej. No i cóż, jest ten czołg, on ma magazynek dwa strzały po 360. Jakbyś mógł właśnie teraz coś powiedzieć na temat tego magazynku, co i ile sekund jest strzał, jak długo przeładowuje się te dwa strzały w magazynku? Tak jak widać, no ja tutaj na nim zdecydowanie wolę jeździć na racjach niż na gaśnicy, on jakoś często mi się nie pali. Co do alfy, 360 obrażeń jest naprawdę świetnym wynikiem, ponieważ w 2 sekundy możemy zrobić 720 uszkodzeń. I dla porównania, na przykład takie projet chciałoby wystrzelić 3 pociski i to już nam daje przewagę czasu, tak? Możemy szybko wystrzelić te pociski, chować się, przeładować i powtórzyć akcję. Ale to przeładowanie ile trwa? Tych dwóch 19 pocisków? Sekund. 19 sekund? No to myślę, że to nie jest zły wynik. 19 sekund po 720, no to nieźle. Jest to czołg bardzo malutki. Na początku, jak stałeś, przed tobą jakiś medzik stał, on był o wiele większy od ciebie. Waży tylko 12 ton. Prędkość maksymalna 62 km na godzinę, 23 do tyłu. Czyli chyba mobilność tutaj jest zaletą i na pewno kamuflaż, nie? Zdecydowanie tak. Jego sylwetka daje mu praktycznie maskowanie jak w przypadku czołgów lekkich. No tylko wiadomo, trzeba pamiętać, że w ruchu te 25 minut tego kamuflażu nam znika. Mhm. Tylko ty tak trochę do przodu na dziesiątki cię rzuciło i tutaj esetka przed tobą, która no już by zakończyła twoje życie, gdyby w ciebie strzeliła, bo tutaj pancerz raczej no nic nie odbije chyba, nie? Czy wieża czasami nie, potrafi? Nie, tutaj haeki wpuszcza wszędzie, od frontu, od boku, od tyłu, gdzie nie strzelimy z haeka, wchodzi. Ale dlaczego tak akurat pojechałeś na taką linię, można powiedzieć, czołgów ciężkich, dosyć mocno do przodu, gdzieś ci się śpieszyło, czy...? Nie, pierwsza myśl jest taka, że miałem nadzieję, że mam w miarę rozumnych sojuszników i w momencie, kiedy ja dam spota na całą tą linię, dostanę sporo asysty, no bo ten czołg niestety, tutaj trzeba grać mniej więcej jak czołgiem lekkim, czyli bazować na asyście i w późniejszym etapie dopiero włączyć się do gry. Mhm. I tu był taki moment wcześniej z Panterą, ja zobaczyłem już, bo robię aktualnie misję na Chimerem, że ta misja może się udać. Ponieważ już spełniłem warunki spota i zobaczyłem, że wystarcza tylko zrobić 2 strzały w Panterę, i wyjechałem na nią, wiedziałem, że mogę coś wyjąć i mi się udało się zrobić. Tu trochę teraz niefartowny strzał w to S100, odbiłem się od tyłka, drugi strzał na szczęście wszedł. Tu się zapatrzyłem, wjechałem w skałkę i cóż, no to S100 powinno być moim fragiem, no niestety nie było. Z jednej strony to też dlatego, że nie strzelam z cisków goldowych. I one niestety, te zwykłe podstawowe pociski, mają dość niską penetrację, ponieważ jest to tylko 190 mm.
190 mm, 240 na goldowych podkalibrówkach. Podkalibrówki też są na podstawowych pociskach. Strzelił jak Panther, jak Tiger, przepraszam, najmocniej. Miałeś trochę czasu na to, żeby go objechać, ale jednak bałeś się to zrobić. Tak, nie chciałem ryzykować wjazd na niego, mówię, spróbuję go tutaj spokojnie z górki oklepać. Na szczęście te dwa strzały weszły w tą dolną płytę na nieprzycelowanym do końca celowniku, bo niestety celność w tym czołgu jest straszna i strzały potrafią, no tutaj już RNG pokazywać, że raz trafi na full nieprzycelowanym, a czasem nie trafi kompletnie na skupionym. I tutaj udało mi się go od boku w momencie zajechać, oddać dwa dobre strzały z wysadzeniem. Mhm. I to już w zasadzie bitewka na tym by się moja skończyła, tak? To znaczy niby jeszcze mamy tutaj E3. Tak, która jest daleko, niestety, i moich dwóch tutaj kolegów z plutonu. Wydaje mi się, że oni, bo tutaj byłem z nimi na TS-ie i oni powiedzieli, że oni dadzą sobie radę z tą E3. Mm-hmm. Tylko też nie wiedziałem, czy ona na przykład do nich jedzie i dopiero teraz zobaczyłem, że jednak na nich wyjeżdża, czy właśnie wraca się na bazę. Mm-hmm. Ostatnio gracz mówił, że matchmaking się poprawił i często ósemki rzuca na ósemki. Jak to jest z tym czołgiem i matchmaking? Na dychy jest czasami, czy rzadko? W części zdecydowanie rzuca na ósemki. Dychy zobaczymy rzadziej. No, ta bitwa akurat była pierwszą bitewką akurat tego dnia tym czołgiem, kiedy zagrałem, więc no, to, że rzuciło na dychy, no to też było fakt, że było EU2, tak? Tam jest zdecydowanie więcej czołgów grających na poziomach dziesiątych. Mhm. No i cóż, zerkamy na wynik. 4761 obrażeń, 6 zniszczonych pojazdów i 1825 bazowego expa. Wiadomo, przy spocie prawie 3500 ten ex jest bardzo dobry. Jeżeli chodzi o obrażenia, przypuszczam, że przy takiej alfie chyba są wyniki nawet ponad 6000 na tym pojeździe, ale jeszcze... Oj, nawet 7. Nawet 7, no. No myślę, że czołg jest bardzo ciekawy. Żałuję, że nie próbowałem go zdobyć. No trudno, ale może kiedyś... Jeden z przyjemniejszych, na pewno. Mm-hmm. Taki malutki, fajny, różniący się od innych medów francuskich, przynajmniej z wyglądu, no i chyba też z charakterystyki gry. No trzeba nim na pewno grać bardzo ostrożnie i nie rwać się od razu do przodu i wtedy będzie naprawdę, naprawdę przynosić rezultaty, tym bardziej jeśli na przykład już połowa przeciwników uda nam się ich pokonać, no to wtedy możemy się włączyć do bitwy i nawet zarobek tym czołgiem jest na wysokim poziomie. No właśnie widzę, że nawet na dychach nie używałeś pocisków goldowych, więc zarobek jest tutaj spory. No a na ósemkach tym bardziej nie trzeba tego golda używać. No szkoda, że go nie mam, cholewcia. Napiszcie w komentarzu, jeżeli oczywiście zdobyliście ten pojazd, co wy sądzicie na temat... Jak to się czyta? Burask. Burask. Serio tak się czyta? Tak, no to Burask. Zapewne ktoś na niego mówi Burak, nie? Czy raczej... No nie wiem. Możliwe, że ktoś tak na niego mówi, ja zdecydowanie wolę nazwę Buras. Burask. Czyli napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym Burasie, jaki był ten maraton, czy był trudny do wykonania. No i cóż, w zasadzie tyle. Ja bardzo dziękuję Orzech za pokazanie tej bitewki. No i może chciałbyś pozdrowić. Ja tylko tak przypomnę, że w twoim plutonie grał jeszcze Makos92 oraz HT Full Evil. Tak jest. Twoi kumple. Także przede wszystkim Faja, tobie dziękuję za pokazanie mojej powtórki. Chłopakom z plutonu również dziękuję i pozdrawiam cały klan. Ja tak tylko przypomnę, że to, co widzicie, to jest właśnie mój pokoik komputerowy w nowym mieszkanku w Ustroniu. Spore mieszkanko, naprawdę bardzo ładne. Fajna kobieta ze mną mieszka, więc super. No... Wreszcie coś
się dzieje w moim życiu, ale jeżeli chodzi o streamy, no to już podłączony internet, tylko muszę jeszcze przełożyć kabelek, bo na razie przez tracking USB korzystam z telefonu i Wi-Fi. No to tyle. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim zdrowia. No i w tych ciężkich czasach, no cóż, żeby za bardzo się nie zamartwiać, ale też bardzo uważać na to, co się dzieje. A ty się uczysz, tak? Czy... Nie, ja już do roboty dawno. No. Dobra, dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia.